Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Zagrajmy w Zen Intergalactic Ninja. Obecnie znajdujemy się po pokonaniu włochniastego mutanta i jesteśmy coraz bliżej do walki z Lordem Kontaminusem. Ale zanim do tej walki dojdzie, jeszcze nie lada wyzwanie przede mną czeka. To chodzi o to. Oła! Jak się będę musiał nieco skupić na walce, bo jednak ciężki ten boss może się wydawać, że jest prosty. Ale on jednak może przysporzyć problemów i to nie w całkiem małych, no. O, prawie. Ojejku! No, nieźle, nieźle! No i chyba przegram. Jest! Udało się! Ledwo! Lecimy dalej, lecimy dalej! Jednak ta cisza skupienia, no i teraz... Nie wiem, czy nie trudniejszy boss, ale nie korzystałem w poprzedniej rundzie z medytacji, bo ona mi się jednak przyda, bo są trudniejsi przeciwnicy. Jakby choćby ten mój klon. Który z czego wiem, to ze dwa razy się uleczy, bo on też potrafi. Tylko nie przez medytację, tylko on tam skakuje do tej probówki. O właśnie tam poszedł. Ja też pójdę tutaj, akurat mam medytację darmową. No właśnie, on na normalnym poziomie on chyba na normalnym poziomie on się chyba dwa razy leczy. Więc to może jednak być problem z pogodzeniem tego bossa. Ale to nie znaczy, że mi się nie uda. Ła. Opa. No, też sposobem trzeba. No i właśnie, poszedł się znowu uleczyć. Przerąbano. W drugiej medytacji mi się nie chce zużywać. No, daj się chwycić, rany. Ops. Sposobem trzeba, moi drodzy, sposobem. No, chodź. To jest, ma przewagę, jeśli chodzi o życie. Oj, nie wiem jak to się skończy. Oj, nie wiem. O jest, może jednak. Nie! Nie! Oj, rany, nie! Oj! Oj, właśnie. Double KO. No i właśnie, ja jestem na takiej straconej pozycji, bo niestety medytacji nie mogę już kolejnej wziąć tutaj. I muszę cały pojedynek od nowa stoczyć. No. No, a myślałem, że jednak go pokonał, no. Ojejku. No, ja się chyba zdążył uleczyć. No właśnie, już uciekł. I chyba nie da się go normalnie powstrzymać. Ja już nie mogę wziąć medytacji. No co? No co? Niedobrze mi wróży. No niedobrze, niedobrze. Czemu on musi zawsze przede mną te obrażenia zadać? Nie no, muszę wziąć. No, nie ma innej opcji.
Ale on się jeszcze raz uleczy. Jeszcze raz się zdąży uleczyć przecież. No. Jejku, jejku. No właśnie. No i nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Ciężka walka, ciężka. No i znowu będzie tak jak ostatnio. Kurczę, Blado, znowu będzie double KO? Nie może być. No, mam nadzieję, że się już nie uleczy, tak jak już mówiłem. Dwa razy na normalnym poziomie. Chyba się leczy. Ojejku. No, 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 so close, so close. Jest! Już prawie! No, jeszcze trochę, jeszcze raz muszę, jeszcze go przerzucę i po bosie. Uff, nie tak miało być. Kurczę, Blade, miałem sobie dwie medytacje zostawić. No i teraz będzie pierwsza walka z Kontaminusem. Z czego raczej nie za bardzo się cieszę, ale zrobię tak, może przerwię ten odcinek. Zrobię sobie save'a w razie co. I najwyżej będą dwa odcinki w jednym sklepie, więc może na razie zrobię cięcie. Hej, witam was po krótkiej przerwie. Otóż musiałem zrobić cięcie, ponieważ chciałem zapisać grę, a podczas nagrywania nie mogę zapisywać gry, bo nagrywam przez emulator. A wolałem jednak zrobić tego save state'a, ponieważ nie chciałbym w razie niepowodzenia jeszcze raz przechodzić tego robota i tego klona, bo jednak mimo wszystko oni przysparzają sporo trudności i nie chciałbym jeszcze raz tam powtarzać tego. Raczej miałbym trochę problemu. A walka z Kontaminusem, nie wiem jaki będzie miała przebieg, czy mi się uda, jednak mam jedną tylko medytację i nie wiem jak to mi jak to się powiedzie, tak? Więc zaczynamy. Let's play. Jedziemy. No. W tej walce na szczęście on się nie leczy. Ale na normalnym poziomie, nie wiem jak jest na hardzie, posiada on właśnie dodatkowy atak. Wiem, że na easy tylko wali płomieniami, a tutaj jakimiś kulkami też atakuje zimnymi, nie wiem co to jest. Ale mam nadzieję, że po tej walce zostanę wyleczony, żebym miał zapas tej medytacji. O, na czarną godzinę, tak? No dobra, jest! Pokonałem go i teraz będzie final fight. I jest, jestem uleczony. Brawo, zawsze zostaje ten element medytacji. Tutaj jednak walka jest nieco inna, oprócz samego atakowania tego naszego przeciwnika. Musimy oprócz tego niszczyć te metalowe zbiorniki, które zanieczyszczają ziemię. I mamy to pokazane w lewym górnym rogu, w tym wskaźnik procentowy jest poziom zanieczyszczenia. Jeżeli dosięgnie do 100%, walka zostanie przerwana i to będzie tak, jakbym stracił życie, tak? Więc nie wiem jak jest na innych poziomach. Znaczy wiem, że na easy on się tam raz leczy, a na normalu to muszę mieć szczęście, żeby jednak właśnie tego jak najmniej robił, tak? Bo to już chyba nieograniczoną ilość ma tych leczeń, więc może mi przysporzyć sporo trudności. Ojejku! Jest, pokonany będzie. Jest! Udało się, jest! Gdyby się uleczył, to już byłby problem, ale jest. Myślałem, że będzie gorzej, że więcej problemów mi przysporzy. Ale jest, pokonałem go. Udało się, przeszedłem grę. Trochę jednak problemów mi sprawiła, ale jednak się udało, tak? Jednak Lord Kontaminus został pokonany
ocaliliśmy naszą planetę od zanieczyszczenia takiego globalnego, takiego całkowitego zniszczenia naszej planety. I zaraz pewnie pojawią się napisy końcowe. Więc oczywiście zapraszam do komentowania, oczywiście oglądania naszych filmów, oceniania i subskrybowania. No. Więc gra nie jest taka tak nie za za długa, tak? Ale jednak ten poziom trudności jest dosyć wysoki i no wielu graczom na pewno przysporzyło sporo problemów. No. Ja tutaj już też tak trochę spanikowałem, bo myślałem, że będzie ciężka walka z tym kontrminusem, dlatego zrobiłem to cięcie, żeby jeszcze raz nie zaczynać. No ale jest, udało się. Bez większych trudności. No szczerze powiem, że najwięcej trudności przysporzyła mi ta jaskinia, gdzie musiałem spadać i unikać tych kolców, co lecą za mną. No i tak, no i jeszcze oprócz tej rundy z tymi kolcami, no powiem jeszcze szczerze, że no walka z klonem na pewno. No tam zresztą straciłem życie, więc nie ma czemu się co dziwić. No i jest. I tak, na łatwym poziomie nie miałbym właśnie tego obrazka z napisem Eco Power. Nie wiem jak jest na hardzie, czy jakiś dodatkowy bonus jest. Nie przeszedłem jej na hardzie, bo widać mi trochę przysparzyło problemów na normalu samym, więc... A więc no... Powiedzmy, że nie prędko zagram na trudniejszym poziomie trudności. No i kolejna seria za nami. Przeszedłem tego Zena, nie wiem za co się wezmę dalej. Nie wiem, coś się zastanowię. Ale na tą chwilę żegnam się z wami. I już, jak już mówiłem, tam zapraszam do oglądania i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia w następnej serii Zagrajmy Wy. I tak, i żegnam się z wami, to znaczy pan Żółtko. Do widzenia, na razie, cześć.